Zmrożona cebula. No nie wiem, no w każdym bądź razie. Dzisiaj testuję. Mam już przygotowany wrzątek. No i zupę. Więc let's go. W ogóle nie ma dźwięku teraz, znaczy tej muzyki w backgroundzie, bo tak jak już mówiłam, copystrike mi walał, no ale nieważne. Ja kruszę makaron, jak coś, więc spokojnie. Ja tak po prostu. Mam nadzieję, że u was kit w ogóle. Grzybami zajeżdżam. Jest ciutko jaśniejszy od cynamonu. Jak taki, nie wiem, borowik. Teraz z proszkiem. Ale słone. No grzyba czuć. Zamieszać.
profesjonalnie. Ja to bardziej sobie robię jako 5-latek, co dorwał się do kredek. Ale mam sobie taką fajną kolorowankę. Mytomorfia. Bardzo ładna. Przepiękna wręcz. I mam już trochę zamalowanych w sumie stron. Tu są niki wszystkich osób, które były na streamie. Bardzo ich dużo jest. Bardzo dużo akurat. A tutaj mamy takie... Tutaj mamy taką stronę. Ta książka należy do mnie. To też można pokolorować. Dalej mamy taki wstęp. Tutaj mamy taki pierwszy.
Także wracając do słupki Bożej. Oj, tak, definitywnie pachnie Podlasiem. Okej, trochę za mało chyba wody dodałam, chociaż nie. Kluski są. Woda też jest. Kurki 1,2%. Uprawiane w sposób zrównoważony. Ja chyba kurek dawno nie jadłam, chociaż w sumie nie. Nieważne. Są chipsy, kurki w śmietanie czy coś takiego. Te oven bake'i. I w sumie bardzo podobnie smakuje. Największym minusem chyba tej zupy jest strasznie, no nie wiem, taki bardzo dziwny smak ma po prostu, ale to chyba taka przypadłość makaronów w słupkach amino, chociaż barszcz w sumie mi jeszcze smakuje, ale reszta to tak średnio. Rozrzedzę, nie rozwodnię. Się nie
byłby spoko, tylko te kluski właśnie strasznie niszczą ten smak i myślę, że chyba od winiary, czy tam od Knora, ta zupa w saszetce jest o wiele smaczniejsza, grzybowa. Dziękuję, że byliście.